Hejka, cześć wszystkim, witajcie na kanale Willownaze, ja nazywam się Natalia i dzisiaj pokażę Wam, jak namalować kilka ornamentów. Właściwie to dzisiaj pokażę Wam tylko jedno zdobienie z tymi ornamentami, ale nie martwcie się, bo przed nami jeszcze trzy kolejne zdobienia. Dzisiejsze zdobienie wykonam za pomocą żelu Arte Brillante oraz pyłku Kameleon. Dodam też tam kilka cyrkoni w moim ulubionym kolorze, czyli kryształków Swarovskiego w kolorze Scarabeus. Jeżeli nie chcecie, to nie musicie ich tam zupełnie przyklejać, jest to opcjonalne. No i pamiętajcie, że ja tutaj będę je kleić na wzornik, więc przykleję sobie na topie, nie będę korzystać z kleju, ale jeżeli będziecie tą stylizację odtwarzać na swoich pazurkach, no i chcecie tam mieć kryształki, to koniecznie przyklejcie je właśnie na kleju. Zmatowcie sobie ten paznokieć w tym miejscu, w którym właśnie będziecie kleić tą cyrkonię. Wtedy będzie się ona zdecydowanie dłużej trzymała, niż jeżeli przyklejecie ją na taki wybłyszczony top. Do wykonania dzisiejszego zdobienia użyjemy koloru hybrydowego Glam Mam Dry Topu, pyłku Metal Manix Kameleon w odcieniu Butterfly, pędzelka Master Art 006, buffera 220x280, a także żelu Arte Brillante w kolorze Black Poison. Najpierw cały wzornik pokryję standardowo kolorem bazowym, czyli kolorem Glam Mam. Ma świetne krycie już po jednej warstwie, dlatego tą jedną warstewkę utwardzę w lampie przez 30 sekund. Następnie po wyjęciu z lampy wzornik przetrę wacikiem z cleanerem Wipe Off, żeby usunąć całą dyspersję. No i biorę buffer 220x280 i matowię całą powierzchnię mojego wzornika. Następnie pył z tego matowienia usuwam również wacikiem z cleanerem Wipe Off. No i przystępuję do malowania moich ornamentów. Robię to za pomocą pędzelka Master Art 006 oraz żelu Arte Brillante w kolorze Black Poison. Użyję tego żelu, ponieważ nie posiada on dyspersji. Wy możecie użyć tutaj zamiast tego żelu Arte na przykład Dry Topu, ale ja postanowiłam użyć tutaj właśnie tego żelu czarnego, ponieważ po prostu Wy będziecie lepiej widziały, gdzie i jak maluję ornamenty. Tutaj jeszcze gdzieniegdzie pododaję sobie kilka kropeczek. No i całość utwardzam w lampie przez 30 sekund. Następnie na mój czysty palec nabieram odrobinę pyłku Kameleon w kolorze Butterfly i zaczynam wcierać go dosyć intensywnie w ten wzorek namalowany żelami Arte. Szczoteczką usuwam nadmiar pyłku, tak żeby pozostał on tylko i wyłącznie właśnie na tych ornamentach. No i zdobienie zabezpieczam dry topem. Jeżeli chcecie, to użyjcie innego topu. Na ten nieutwardzony dry top położę sobie jeszcze kilka cyrkoni. Są to cyrkonie Swarovskiego, nie pamiętam dokładnie jakie to są rozmiary. W każdym razie kolor tych cyrkoni to kolor Scarabeus. Następnie dry top utwardzę z tymi cyrkoniami w lampie przez 30 sekund. No i tak już prezentuje się gotowe zdobienie. Było to bardzo proste zdobienie. Jeśli by się uprzeć, to tak naprawdę do wykonania całej stylizacji potrzebne są Wam tylko trzy produkty. Dry top, kolor, no i pyłek. Jeżeli nie macie w domu żeli Arte Brillante, no to te zawijaski możecie też namalować za pomocą dry topu. Ja to tutaj zrobiłam za pomocą właśnie żelu Arte Brillante, żebyście widziały dokładnie, gdzie dany zawijasek maluję. A jeżeli jesteście ciekawe jutrzejszego zdobienia z ornamentami, to zapraszam Was na kanał o godzinie 20. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia już jutro, pa!